Piknik odbędzie się w szkole podstawowej i na terenie przy szkole podstawowej w Piaskach. Będzie to już rzeczywiście drugi piknik. Pierwszy piknik bardzo się spodobał zarówno uczniom, dzieciakom, młodzieży, jak i rodzicom. Postanowiliśmy po raz kolejny taki piknik zorganizować. Myślę, że to też nie będzie ostatni. Tym razem piknik naukowy pod hasłem Historia, Nauka, Pasja. To rozszerzony program związany ze stuleciem odzyskania niepodległości. Także będziemy mogli zobaczyć na fotografiach gminę Piaski w starych latach i te same miejsca, jak wyglądają dzisiaj. Będzie też finał odbywającej się w tej chwili gry miejskiej pod hasłem Zamach na senatora. Będzie oczywiście część naukowa, czyli wszystko, co jest związane z naukami ścisłymi. Tym razem zaproponujemy budowanie za pomocą klocków Lego, jak również programowanie za pomocą ozobotów. Będzie też część związana trochę właśnie z tą historią i z tym odzyskaniem, ze stuleciem niepodległości i będziemy mogli zobaczyć sprzęt, umiejętności Wojska Polskiego. Będzie można zapoznać się z technikami kryminalistycznymi i z umiejętnościami specjalnej jednostki policyjnej. Chcemy też pokazać, że pasja może stać się też zawodem, dlatego będzie można spotkać się z żużlowcami z FOGO Unia Leszno. Będzie można też spotkać się i posłuchać historii związanej z Muzeum Pana Macieja Pedy i będzie można przejechać się zabytkowym autem. 13 października o godzinie 11 Szkoła Podstawowa w Piaskach. Serdecznie wszystkich zapraszam. Naprawdę warto być.